Witam Was serdecznie w pierwszym podcaście dla klubowiczów Box 74. Po pierwsze chciałbym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, wesołych świąt, Bożego Narodzenia, aby ten okres był dla Was spokojnym czasem spędzonym z Waszymi rodzinami, ze znajomymi, oderwaniem się od codzienności, relaksem, samymi przyjemnościami, żebyście mogli na chwilę poczuć coś innego, przestać się przejmować tym, co dzieje się na co dzień i dobrze się bawić, nie martwić się o to, co się dzieje poza tą atmosferą świąteczną. Korzystając z okazji, pomyślałem, że już od dłuższego czasu przymierzałem się do tego, że nagram taką krótką wiadomość, która stanie się początkiem cyklu, który będę dla Was tworzył. Nie będzie to nic nadzwyczajnie skomplikowanego, po prostu ja usiądę przed aparatem, nagram kilka minut wypowiedzi, które mam nadzieję wniosą coś ciekawego do Waszego życia i przy okazji będziecie mieli szansę dowiedzieć się o tych rzeczach, na które nie zawsze jest czas podczas zajęć, aby się o nich dowiedzieć, tak? Tak więc jakby zaczynając tutaj od pierwszej rzeczy, którą od dłuższego czasu tworzymy, a niewielka z Was grupa korzysta z tego, jest nią nasz newsletter, o którym może niektórzy nie wiedzą, może niektórzy nie są przyzwyczajeni, nie korzystają z maila. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że co miesiąc wysyłamy do Was takie informacje, gdzie najważniejsze rzeczy z poprzedniego miesiąca są zawarte. Może nie każdy ma na to czas, ale warto zerknąć raz na jakiś czas, tylko to wysyłamy, więc nie jest to ani zbyt częste, mam nadzieję, a może się przydać. Wczoraj wysłałem coś takiego do Was, więc na pewno trafiło do Waszych skrzynek. Tak jak mówiłem na początku, chciałbym, żeby był to taki cykl podcastów, czyli dziś pierwsze oficjalne, pierwszy odcinek, który ma za zadanie po prostu pokazać Wam, jak to będzie wyglądało. Nie będzie tutaj jeszcze jakichś, nie wiadomo jakich treści, ale mam przygotowane kilka odcinków, więc na pewno spróbuję zrobić co najmniej 6, zobaczę jak to się przyjmie, czy będziecie to oglądać, czy będziecie mieli ochotę słuchać, wdawać się w dyskusję, komentować. Jak najbardziej zachęcam do tego, żebyście to robili i na dole macie możliwość w komentarzu się wyrazić, pokazać co sądzicie, czy zadać dodatkowe pytania. Taki cykl, jeśli się przyjmie, będzie trwał na pewno nieco dłużej. A więc pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć dzisiaj, będzie na pewno coś, co każdego to dotyka, czyli jak sobie poradzić z różnego rodzaju trudnościami. Może temat nawet aktualny w kontekście świąt, gdzie mamy dużo stresu i cały czas coś się dzieje. I nie chciałbym tu, żeby jakby to przechodziło na strefę poza sportową, ale raczej w kontekście też sportowym. Czyli jak sobie poradzić z tymi rzeczami, z którymi tutaj sobie nie radzicie. Widzę, że jest spora grupa ludzi, którzy mają kłopoty na przykład z takimi rzeczami jak pull-upy, z takimi rzeczami jak pompki, takie, no nazwijmy to podstawowe, ale no nie aż takie proste rzeczy, więc chcąc jakby wyjść troszeczkę Wam naprzeciw, chciałem porozmawiać troszeczkę na ten temat i jakby powiedzieć, co sądzę, co można zrobić, bo miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami w trakcie rozmów kwartalnych. Każdy, kto to wie, ma szansę, a kto nie wie, to teraz się dowie, umówić się ze mną na takie półgodzinne spotkanie i w trakcie takiego spotkania porozmawiać o tym, co jest jakby jego celem, co chciałby osiągnąć poprzez trening u nas, w jaki sposób wyobraża sobie to, że jego postępy następują. I na pewno warto właśnie zacząć od takiego kwartalnego spotkania ze mną, które nie kosztuje nic. Jest to mój czas, który poświęcam Wam po to tylko i wyłącznie, abyście się rozwijali.
I gdy zidentyfikujecie taki problem, czyli jakąś umiejętność, która będzie no, dla Was kłopotliwa, nie potraficie jej opanować pomimo tego, że już od dłuższego czasu trenujecie z nami, to jest to taka szansa, żeby na tym kwartalnym omówieniu celów zrobić jakiś plan, ułożyć szybko stosowne jakieś działania. Wam mogę podpowiedzieć, co możecie robić, w jaki sposób możecie zaatakować tą swoją słabostkę tak zwaną i później przez kolejne miesiące działać. Czy to będzie pod okiem trenera, czy to będzie samodzielne działanie, zależy tylko i wyłącznie od Was. I na pewno na tym etapie tutaj, gdy oglądacie ten film, zastanawiacie się, no dobra, ale co to za spotkanie, co będzie później, co ja mogę zrobić w ogóle jeszcze wcześniej, zanim do tego dojdzie. Na pewno warto poświęcić sobie kilka minut na to, żeby przemyśleć dokładnie, co chcecie, czego, na czym Wam zależy, dlaczego tu przychodzicie, dlaczego ćwiczycie w ogóle i często zdarza mi się, że rozmawiam z Wami, okazuje się, że wiele osób nie wie tego, nie zastanawia się. Może gdzieś tam wewnątrz, w głębi, jak już chwilkę pomyślą, no to jest to dla nich taka szansa, żeby się po prostu oderwać od rzeczywistości, trochę zmęczyć. Jedni chcą schudnąć, drudzy lekko wymodelować sylwetkę. To są takie zwykle najczęstsze cele, ale są one no, dość kłopotliwe, mało precyzyjne, niezbyt zdefiniowane i tu zaczynają się problemy. Bo gdy ktoś taki zaczyna ćwiczyć, to niezbyt szybko może zauważać te postępy, te zmiany. Nawet jeśli na początku to jest rzeczywiście takie wow, jest pierwszy miesiąc, gubicie te centymetry, kilogramy, o których większość z Was myśli, to później już tak nie jest z górki. I pojawiają się takie tego typu przeszkody, że właśnie nie wiadomo, na czym się skupić. Jest tych umiejętności sporo. A warto byłoby poświęcić czasu każdej, no a jak wiadomo, nie ma na to wszystko aż tyle czasu, więc trzeba zdecydować. Tak jak w życiu, nie możemy robić 17 różnych rzeczy na raz. Każdy z Was dobrze to wie, że trzeba skupić się na jednej czy dwóch. Jeżeli tego nie zrobimy, no to będziemy, że tak powiem, średniakami we wszystkim. I tutaj jest podobnie. Nie możemy zająć się nagle sztangą, bieganiem i tak dalej i być we wszystkim idealnie świetnymi, tak jak to przewiduje nasz jakby główny cel w crossficie, żeby być mniej więcej dobrym w każdej z tych dziedzin. Nie będziemy, tak jak powtarzałem to w większości z Was, którzy przeszliście kurs intro, że nie będziemy nigdy najlepszymi sztangistami, najlepszymi gimnastykami. Tak samo tutaj skupiamy się na tym, żeby wybrać sobie jakieś określone słabości, które sprawią, że będziemy lepsi we wszystkim. I to jest jakby taka pierwsza wiadomość, to na pewno już słyszeliście nie raz, więc nie jest to jakąś super nowością, ale na pewno będę starał się ten temat rozwijać i z każdym z Was, jeżeli tylko będziecie chcieli, porozmawiam o tym podczas takiego kwartalnego omówienia celów. Warto się umówić, jest to około 30 minut rozmowy ze mną, jeżeli będziemy bardziej rozmowni, no to 45 do godziny, myślę, że więcej nie potrzeba i później raz na kwartał 10-15 minut ponownie. Po stronie Waszej leży to, żeby się ze mną umówić. Ja będę na pewno rozsyłał w styczniu zaproszenia do tych osób, które jeszcze się nie umawiały. Kilka osób już to zrobiło, kilkanaście zaprosiłem na samym początku, w październiku, listopadzie, kiedy testowałem to i wygląda na to, że będzie to naprawdę fajna forma współpracy dla Was, więc zachęcam. Strona box74.pl, na samym środku guzik umów się, no i później na tej drugiej stronie wybieramy kwartalne omówienie celów, godzinę, która Wam pasuje. Jeśli coś miałoby być nie tak, ja bym przez przypadek zapomniał, że muszę zmienić swoje godziny dostępności i na pewno Was poinformuję tak szybko, jak tylko zobaczę tego maila. Okej, więc to tak z takich ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o ten nasz pierwszy podcast. Co jeszcze? No tutaj na tym etapie to tylko powiem, że w dalszych odcinkach będziecie mogli spodziewać się przede wszystkim różnych aktualności, które się pojawiają, nowości, rzeczy, które gdzieś tam wprowadzamy, o których często jest nam ciężko Was zawiadomić w inny sposób, więc warto będzie tutaj oglądać te odcinki. Postaram się, żeby one trwały około 10-15 minut, żeby to nie było jakieś godzinne oglądanie rzeczy, które nie zawsze wszystkich mogą interesować.
ale będę starał się jak najszybciej wdrażać te rzeczy, o których będę mówił, czyli będą to bieżące lub tuż po takich podcastach następujące rzeczy, więc będziecie mieli szansę tutaj na szybsze poinformowanie się o tym, co będzie się działo, jakieś wydarzenia, ulepszenia, które w boksie będziemy chcieli wprowadzać. No i również, tak jak przed chwilą mówiłem, porady takie na temat tych rzeczy, które będziemy wprowadzać, jakieś umiejętności, które zauważę, że będą potrzebne. Na pewno zidentyfikowałem tutaj potrzebę popracowania z większością klubowiczów nad ich siłą, jeżeli chodzi o podciąganie, więc to będzie coś, co będziemy chcieli zrobić dla Was już niedługo. I zasadniczo to będą główne tematy tego podcasta, więc aby nie przedłużać i pozwolić Wam na spokojną Wigilię, spokojne święta, pomoc w dalszych obowiązkach przy przygotowaniach. Będę powoli kończyć. Zachęcam Was do pozostawiania komentarzy, polubienia naszego filmu, udostępniania go, jeżeli chcecie, poza klubem, nie ma problemu. Z pewnością w przyszłości będzie się ten podcast rozwijał i będziemy go adresować również do potencjalnych nowych klubowiczów, więc jeżeli w ten sposób możemy zachęcić ich, to również mam nadzieję, że się to uda dzięki Wam, dzięki Waszym udostępnieniom, lajkom i tak dalej. Więc jeszcze raz wesołych świąt, bawcie się dobrze, spokojnie odpoczywajcie i do zobaczenia po tej krótkiej przerwie. Ja mam nadzieję, że uda mi się jutro zrobić trening według planu, mimo tego, że są święta. Plan to plan, trzeba go realizować. Jeżeli jest ważny, to nic Wam nie przeszkodzi na tym etapie, żeby go wdrożyć w życie. Więc zastanówcie się, macie kilka dni, co jest dla Was ważne i gdy wrócicie po świętach, zaatakujcie te tematy. Zawsze warto poświęcić w swoim życiu czas na te rzeczy, które uważamy za ważne, odseparować te mniej ważne i skupić się na tym. Wydaje mi się, że to jest podstawą sukcesu, więc życzę Wam jak najwięcej sukcesów w przyszłym roku. Już za tydzień nowy rok tak naprawdę, więc będziemy się wszyscy bawić przy sylwestrowym stole w tym czasie, w przyszłą niedzielę. Mam nadzieję, że ten rok, który nam mija, okaże się na pewno bardzo dobrym rokiem, a przyszły będzie jeszcze lepszy, więc do zobaczenia już wkrótce. Wszystkiego dobrego. Cześć.